No, witam wszystkich, System Tiger. Jeszcze chciałem poruszyć temat tego typu, że trolle, gimbusy i hejterzy robią coś takiego, że pod filmikiem łapki w dół non-stop dają. Myślą, że to wykurzy tych ludzi z YouTube'a. Tak działają. Dla mnie to jest w ogóle głupota, że łapki w dół, ale to są trolle i gimbusy i hejterzy. Próbują tu osoby wypierdolić z kanału, ale tej osobie się nie daje. No po prostu gimbusy nie wiedzą i trolle i hejterzy nie wiedzą, co mają ze swoim życiem i ze swoim tym coś zrobić. No po prostu trolle, gimbusy lenią się, szukają rozrywki, nie umią matematyki, ale zakładnie rodzina by chcieli. A gdzie jest podstawa? Nie mają podstawy w ogóle, żeby się nauczyć, jak zakładać rodzinę, jak tu pozałatwiać wszystkie rzeczy. No oni umiem tylko pisać bzdety na komentarzach i to wszystko. Co to jest? Dać im, nie wiem, pracę, to mają lewe rączki do roboty. Gimbusy, trolle i hejterzy po prostu mają lewe rączki do roboty. Im się nie chce zapierdalać, tylko u rodziców mieszkać i trzeba za nich kurwa pieniążki. To trzeba być ciotą i trolem, gimbusem, hejterem, żeby utrzymywać się u rodziców, kurwa, a nie na swoim, którym zarobiło się. Ale trolle, gimbusy, hejterzy nie wiedzą. Ciągle łapki w dół dają pod filmikami, bo to jest ich styl. Myślą, że wykurzą tą osobę z internetu, z YouTube'a. No właśnie, to jest błąd w życiu, że taka osoba to leje na trolle, gimbusów, robi co dalej. A to, że komuś się nie podoba lub coś, to nie jego sprawa, tylko ta osoba, która ogląda. A trolle, gimbusy kombinują, im się nie udaje. Po prostu dla mnie to są frajerzy, a nie gimbusy, trolle i hejterzy. Dla mnie to lać zimnym moczem można na nich lać. Jak oni założą rodzinę? Jak podstawowych spraw kurwa nie wiedzą. Co to jest, jak założyć rodzinę? Ale do pisania bzdetów to kurwa mają łeb, ale żeby załatwić jakieś dokumentacje i nie, to mają lewe rączki do roboty. No lepiej, żeby rodzice zapierdalali za nich. Oni będą siedzieć w domku i się grzali, kurwa. Trolle, gimbusy i hejterzy jebance. To są frajerzy.